Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z South Park Kijek Prawdy. No i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, kontynuujemy sobie taki atak. Poprzedni odcinek, oczywiście zjednoczenie, polega na tym, że się zjednoczyliśmy z dziewczynami i zaczęliśmy atakować tą twierdzę. Dobra, w dzisiejszym odcinku sobie powędrujemy dalej w kierunku, chociaż wiecie co? Ja tutaj widzę zapalniczkę, więc myślę, że... Nie, to trzeba byłoby tak skierować. Aha, dobra, trochę się, aż się lagło. Dobra, tutaj widzimy, że odpalając tą po prostu zapalniczkę, czy gazy dawając, rzecz jasna, mamy możliwość, tutaj widzimy, rozwaliliśmy gościa. Teraz kolejny. Co tak sobie myślę, że czy dałoby się go jakoś fajniej rozwalić? Tutaj możemy jakoś? Czy co? Wiecie co? Ja chyba wiem, o co chodzi. Możemy strzelić? Czy coś? Nie bardzo. Dobra, w niego niby możemy, ale na nie polega to na tym, żeby w niego strzelić. Może jak podejdziemy tutaj... strzał? Nie, chyba nic się nie da. Dobra. Szybko na niego. No i musimy walczyć, skoro tak, więc trzeba walczyć, bo walka to jest ważna tutaj. Dobra, gość jest ogłuszony, czy coś tam mu jest. Dobra. Może z buta wjedziemy? Tupnięcie? Chociaż nie, dobra, zróbmy to na niego tutaj. S. Dobra, wkurzony nieźle jest, atak nieaktywny. No i teraz zdolności naszego mistrza, czyli grad strzał, okej. Noż, kurde. Ja ogólnie powiem wam, że nie jestem przyzwyczajony do tej tutaj umiejętności. Też dlatego po prostu sobie nie radzę, bo no nie wiem, tak jakoś jest. Praktycznie mam od niedawna tą i jakoś nie gram dużo w South Parka, szczerze wam powiem. Hełm rycerza, dobra, zobaczmy co to jest, wiecie co? Zobaczmy. Zadania, zdolności, aha, dobra, no wyznajemy, super. Ekwipunek, tak, ekwipunek, musimy w łeb tutaj. I hełm rycerza, tak, to jest nowe, dodaj 80 punktów pancerza. Fajne, dobry, dobry jest. Jest zdecydowanie lepszy. Chociaż wiecie co, chyba, wiem, przypomniało mi się. Trzeba było Kawasaki użyć, Nagasaki. No i tak trzeba było rozwalić. No i wszystko jasne, dobra. Wiecie co? Tutaj widzę. I widzę, to coś tutaj się nam świeci. Może strzała? Okej, podpalony. Teraz musimy użyć sondy. Dobra. Dobra, trafiliśmy ich. Okej, już podpalony jest na start ziomuś nasz. Tu wiecie co, zdolności w sumie, może przedmioty? Są, chociaż nie wiem, wiecie co? Może siły? Albo nie, nie opłaca się, wiecie? Zróbmy... skorzystajmy z miecza. Dobra, bardzo ładne obrażenia. I teraz ty, zdolności, grad strzał na ciebie. Pięknie! Udało się, proszę państwa, wszystkie! W 100% wykorzystać tą umiejętność, nacisnąłem wszystkie przyciski i pojąłem wreszcie, wreszcie się udało. Dobra, skoro mamy zapas miksturek, to myślę, że fajnie. Weźmy co możemy wziąć praktycznie, bo... no skoro możemy, to weźmy, nie? Dobra, brama się otworzyła, o, to rozwalimy. Tak jest. No i dochodzimy, dojdziemy tam. Co jest? Czyżby... aha, z drugiej strony jeszcze trzeba, tak? Dobra, rozumiem. Spoko. No to lecimy, nie? Jestem ciekaw, co nas, co na nas czeka tam w środku. Czyżby kolejny etap? Aha, you're trapped. I have a level 14 thief and the Dark Lord's chief assassin, and you will all perish here and now. I'm stuck! Can you get me in? My three Nazi cow minions will take care of you. No nieźle. Teraz tak patrzę. Co my możemy tutaj zrobić, co?
Jakaś sonda gdzieś, coś może? Aha, dobra. Chyba wiem, o co chodzi. A wiecie co? Tam nam rzucił tą... okej, strzał, bo strzał. Trzeba wycelować. Aha. I czyżby? Tak jak myślę. Ryk smoka to nie bardzo chyba. No, nie bardzo. Krukoczar. Bardzo ładnie, udało się. Dobra, no to skoro tak... To chyba jest boss, moi drodzy. To jest chyba boss, jeśli się nie mylę. Ale myślę, że tutaj się przydadzą zdolności. Która leczenia, nie bardzo, szybkości, chyba tak. Czyli aromatyczna mieszanka kaw, która wydaje dziurę w twojej duszy, wyrwanym przez tych wszystkich pierwszych hipsterów. Nie kumam. Mniejsza o to, skorzystajmy na ciebie tą miksturkę i bardzo fajnie. Załóżmy, że przyda się. Okej, zróbmy to. Dobra, Craig dostał trochę, troszeczkę. Wkurzony taki, myślę, że jest po tym. Chociaż wiecie co? Ty się palisz? Nie, nie palisz się, łuk. Dobra, niech będzie łuk. Dobra, fajnie. Fajnie, spowolnienie. No i teraz zdolności. Zdolności, grać strzał na ciebie. Ready? Kolejny udany. Dobra, krowy dostały. Wow. Stary, co to jest? Mnóstwo ich tutaj. Ja nie mogę. Miksturka, koniecznie miksturka. Wow, stary. Nie da się ciebie pokonać teraz, praktycznie. A zajmie mi to bardzo dużo czasu. A nie chciałbym, żeby to mi zajęło dużo czasu, bo bym nie chciał. No nie chcę napaść. No nie bardzo, wiecie. Myślę, że to użyjmy na tak masówkę. Na tylu ludzi. Ło, co ja zrobiłem? Wybiłem przyciski. No tak to jest. Tak to jest. Niestety, niestety. Tak mało HP, to wiecie co? Wiecie co? Miksturka? No to skoro tak, myślę, że użyjemy miksturki siły. Skoro... A niech będzie na ciebie. Atak aktywny. No i teraz myślę, że skorzystamy, wiecie co, z kij golfowy. Kiliego? Kleja czy... Craig. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wow, ho. No widzę, starze, że mało tych obrażeń walicie. Na którego by tutaj skorzystać ładne? Tak, na ciebie. Bardzo ładnie. Na ciebie. No i super wykończone. To mi się podoba. Nie, tak, na to sobie nie pozwolimy, szybkość. No i teraz musimy koniecznie na was użyć czegoś hardkorowego! Bardzo, ooo, stary Craig. What the... To wiaja, co? Dobra, niby coś tam dostał, ale to takie, wiecie co? O, ja słabiutko. No nieźle, nieźle. Teraz miksturki trzeba użyć. Oj, trzeba użyć miksturki. Myślę, że mikstura lecznicza duża na ciebie. No i teraz, co by tam coś, cóż by użyć? Na ciebie? Wow, tak słabo.
Mikstura, możemy miksturę, okej. Mikstura... mikstura szybkości, siły, odrodzenia, mocy. Moc. Dobra. Jasne, teraz trzeba to wykorzystać w 100%. Nie. To za późno. Co to na nich jest? W sumie jeden padł, tak? Why fight one Craig when you could fight five? No z powrotem? Nie. Na kogo ja miksturkę rzuciłem? Ja nie mogę. Kurde, mi się już wszystko myli od tego teraz. Ja. Big boss, no nieźle. Kurde, no. Kurde, ja nie mogę, ale to jest trudne. Oho, nie. No i dostaliśmy. Na szczęście mikstura odrodzenia. Na szczęście jest, nie? Dobra, no to skoro tak. Dobra. Na ciebie. On mało obrażeń to jest, wam powiem. No, rzuca zaklęcie jakieś, już się boję. No jeszcze ty doszłeś, okej, dobra. Tego nie możesz, pięknie, miksturka. Mocy, niech będzie tam miksturka mocy. Kipa plus 20, zdolności, grać strzał, no na was. Ready? Aim! Fire! Jest! Czyżby się udało? Proszę, żeby się udało. No nie uda się, nie uda się. Chociaż, kto wie? No i bardzo ładnie, moi drodzy, udało się, szło. Możemy ruszać, no jasne, że tak. Skoro się udało, 14 level. Lecimy do góry, nie? Bo myślałem, że to się nie skończy, ale jednak się okazało, że nasz król ma naprawdę świetną możliwość. No i dojdź. Co ty robisz? Aha, trzeba Nagasaki, czy jak tam Nagasaki. Bardzo ładnie. No i Cartman jeszcze doszedł. Co teraz? Aha, wszyscy, okej, dobra, rozumiem. Chociaż wiecie co? Ja muszę jeszcze na chwilę zejść. Skorzystać z tego, co ty tutaj masz. Okej, możemy wejść z powrotem. Fajnie. No i zobaczmy, nie? Dad? What the hell are you doing here? Oh, it's my favorite kid! Listen, I found out what they were doing at the women's clinic. They were looking for a candidate to put a snook into. They're gonna nuke all of South Park. A snook? You boys don't understand. They've put the snook here. Who did? Whoever these people are claiming to be Taco Bell. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality of their food, should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman. Well, all I remember was that there were these big government guys, and they wrestled me to the floor at my house. And then I remember thinking, well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? I had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ. How long do I have? We don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! Oh. No! We can't just pull it out! Snooks have triggers on them! We have to abort it! From inside! Oh, come on, who knows how to do abortions and can get really, really small? No, ja umiem. Who? Who could possibly be able to make themselves tiny and know something about abortions? Let's see. Who could there be? Oh, who could it be? I don't think. There's got to be someone.
Dobra, no to musimy się zmniejszyć albo iść tam, tak? No nie wiem. Wiem na pewno to, że powinien odcinek się skończyć. I to, co się stanie, czy wejdę tam, czy wejdę tam, dowiecie się w kolejnym odcinku, ale póki co w dzisiejszym odcinku ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!